córki artystki, więc bardzo bliskiej sercu. Też na początku książki Państwo przeczytają o bohaterach tej opowieści i tam są takie zdania, co Państwo odziedziczyli po tacie. No Pani też ogromne podobieństwo fizyczne do taty ma. Tak, nawet włosy mam takie same. Właśnie. To jak by Pani określiła swoją relację z tatą tej ukochanej córki artystki? Ja byłam poddawana niezwykłej krytyce mojej twórczości. I tata bardzo nie lubił abstrakcji. Nawet jest taka scena, że Tytus zakopuje się w takich trójkątach w tym w obrazie abstrakcyjnym. No i co trzeba zrobić z taką kobietą? Trzeba ją wyciągnąć z obrazu i zrobić z niej Zośkę. Także ja, jeżeli robiłam coś abstrakcyjnego, to musiałam ukryć. A ja dzięki tej różnicy między siostrą a tatą dostałem swoje pierwsze doświadczenie jako menadżer, gdzie musiałem wkroczyć i podjąć decyzję twardą. Bo tata przyjechał do nas do USA, Monika dostała zamówienie na taką ogromną tkaninę, ogromną, nie wiem ile to było, tam 6, 8, 10 metrów. Nie, 12. 12, tak? 12 metrów. Kolos do takiego wielkiego banku i no i tak. I było to w ten sposób, że Monika tam szła na swoje, zrobiła, tkała to w ciągu dnia, prawda? Uczyliśmy na trzy części. No tak. To trzy nasze historyki znowu coś tam nie i się zaczyna. Tak, nie zszywają, to poczekaj, ja powiem swoją wersję. Dobrze. Moja wersja jest, to co ja widziałem przynajmniej, że Monika tkała, barwiła te barwniki, prawda? Ona ma taki system bardziej impresjonistyczny, taki lekki. A ojciec jest komiksiarz, prawda? Ojciec wszystko, każda postać musi być na czarno zaznaczona dookoła, prawda? Są amarantowe, czerwone, żółte kolory. No więc siostra tkała to w ciągu dnia, prawda? I utkała tam powiedzmy pół metra. No i szła na jakieś tam spotkania, na jakieś tam do klientów, do jakieś tam wernisaże. W tym momencie wkraczał ojciec, albo ojciec to robił w nocy, bo jeszcze nigdy się nie przesunął w czasie. Więc wszystko pruł to, co zrobiła siostra i robił czerwony, żółty, piękny, amarantowy. Przychodziła siostra, pruła to, co ojciec zrobił. Także jak po tygodniu zobaczyłem, że się posunęli 2 centymetry z tkaniną, to wkroczyłem jako menażer i to było właśnie dziękuję ojcu za to i siostrze za to doświadczenie. Moniko, jaka jest Pani wersja tego wydarzenia? Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że ten kowalik miał 12 metrów, więc technicznie podzieliłam go na trzy części i od 9 do 4 tkałam w banku pod okiem klientów, a drugą część wtedy robił w naszym apartamencie tata i ja przychodziłam, to wtedy próbowałam. I musiałem wkroczyć, powiedziałem, tata, to jest jej tkanina, jej pomysł, jej styl. Robisz tak jak w jej stylu, albo nie robisz i rysujesz sobie tytusy.